Drodzy, witam Was serdecznie w Nieco Dzienniku Terapeuty. Chciałbym podzielić się z Wami pewnymi przemyśleniami. Jeżdżę na różnego rodzaju szkolenia, spotykam wielu terapeutów pracujących w różnych koncepcjach, czytam różne książki. Na dzień dzisiejszy mam takie przemyślenie, nie wiem, czy się z nim zgodzicie. Może ktoś z Was ma podobny punkt myślenia albo do niego doszedł. Można się jakby od niego odbić albo iść w tym kierunku. Ja na razie nie wiem za bardzo, co z tym zrobić. Kiedyś wydawało mi się, że jeśli jesteśmy takim terapeutą, to dokładnie z wytyczonym celem realizujemy to, co sobie zaplanowaliśmy z pacjentem. Potem w trakcie mojej pracy z pacjentami zauważyłem, że wielu pacjentów albo wielu terapeutów poddaje się takiemu flow i działają bardzo intuicyjnie. Ja byłem ciekawy, czy dany mi będzie jakby też w ten sposób pracować. Pamiętam, że na studiach miałem właśnie takie etapy, że nie było czasu, nie było przestrzeni, był ten pacjent i to, co ja z nim zaplanowałem. Jakby płynąłem z nim i jakby dużą satysfakcję mi to dawało i fajne efekty. Potem weszły gdzieś jakieś takie ramy, że metoda odtąd dotąd to zrealizować, to zrobić. I gdzieś tam te flow, tak powiedzmy, raz było, raz nie było, w zależności od tego, jak się pracowało. I mam takie przemyślenie, bo w niejednej książce już przeczytałem właśnie na temat właśnie tych częstotliwości, które wytwarzają nasze mózgi, nasze serca, na temat tego, że kinezjologia stosowana wykorzystuje te elementy w pracy, że tak właściwie możemy, czytając na przykład siłę czy moc, tym testem kinezjologicznym zapytać pacjenta o dowolną rzecz. Mnie to tak z jednej strony trochę tak jakby przerażało, bo nagle cała wiedza wszechświata stanęła przede mną otworem i bałem się pewnych pytań zadawać. Potem okazało się, że można zapytać praktycznie o wszystko, w tym teście coś tam wyjdzie. Ale, tak jak powiedziałem, przeczytałem też inną książkę, tak zwany Kwantowy Świat. I tam fizyk kwantowy tłumaczy, że jakby na poziomie takim energetycznym byłoby to jak najbardziej możliwe. Wpływanie po prostu na kogoś innego poprzez właśnie swoją jakby intencję i to, jak się pracuje. Wszyscy moi mentorzy, z którymi współpracowałem do tej pory, czy osteopaci, czy terapeuci manualni, zawsze mi powtarzali, że mam mieć intencję. Mam pracować z myślą o tym, co chcę osiągnąć i dać moim dłoniom po prostu pracować. I co się w ten sposób działo? Ja dzięki temu miałem możliwość skosztowania właśnie tej pracy jakby na intencji, gdzie pacjenta prawie że nie dotykamy, a wywołujemy u niego pewnego rodzaju efekty. Mało tego, przeczytałem właśnie w moim wewnętrznym lekarzu, że Apledger, który jakby stosował tradycyjną medycynę chińską, uważał, że nieważne, gdzie wbijamy te igły, tylko ważne, kto te igły wbija. Czyli jakby chodzi o intencje terapeuty i ostatecznie, parafrazując, nieważne, co robimy, tylko ważne, kto to robi i z jakim przekonaniem i z jaką intencją pracujemy. Także życzę Wam, żebyście w przyszłości mieli taką możliwość, żeby z tymi pozytywnymi intencjami dla pacjenta pracować. Dlaczego mówię o tym teraz? Bo kiedyś myślałem, że to jest jakby uzupełnienie tej mojej pracy, że nie mam kompetencji, dlatego muszę tą intencję jakby wykorzystywać, żeby osiągnąć efekty. Teraz po paru latach z pacjentami przepracowanymi widzę, że wracam z powrotem do tego myślenia dzięki kinezjologii stosowanej, dzięki tradycyjnej medycynie chińskiej, dzięki osteopatom, których dane mi było spotkać, dzięki terapeutom manualnym. Intencja i to, co my chcemy osiągnąć z pacjentem, to o czym my myślimy w trakcie terapii, to w jakiej my jesteśmy kondycji, wpływa na niego bardziej czasem niż te nasze jakby fizyczne kompetencje. Także na dzień dzisiejszy ten niecodziennik chciałbym podpisać takim hasłem intencja i żebyśmy pracowali z pacjentami z pozytywną intencją, bo tylko wtedy osiągniemy najlepsze rezultaty terapeutyczne. Także jeśli chodzi o niecodziennik terapeuty, to chciałem się z Wami właśnie taką myślą podzielić, takim przemyśleniem właśnie po paru latach
technik, paru latach nauki, różnych i trudnych, i łatwiejszych metod, stosowaniu różnych zawiłych, skomplikowanych diagnostyk, albo wręcz przeciwnie, bardzo uproszczonych do testu kinezjologicznego. Także intencja, koncentracja, pozytywna intencja, najlepiej taka płynąca prosto z serca dla pacjenta. Za to Wam dzisiaj bardzo dziękuję, także nieco dziennik terapeuty, intencje.